Hejka wszystkim, ja jestem Iza i dzisiaj porozmawiamy sobie o dość nieprzyjemnym temacie, dlatego że styczeń zakończymy najgorszymi książkami 2023 roku, a powiedziałabym raczej, że moimi bardzo dużymi rozczarowaniami, bo nie uznaję, że te książki są tak totalnie, totalnie najgorsze. No, może z wyjątkiem jednej, ale wiem, że bardzo duża część książek, która się tutaj pojawi, należy do ulubieńców innych osób, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że te książki są złe, po prostu kompletnie nie przypasowały mi do mojego gustu. Są to też książki, które w większości nie zostały Przeze mnie ocenione jakoś bardzo tragicznie, ale po prostu zabrakło im tego czegoś. Ponownie wszystko zapisałam sobie w moim notesie. Nie będzie tych książek aż tak dużo jak w przypadku tych ulubionych, dlatego bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do tych okropności. Zacznijmy od czegoś, z czym wiem, że bardzo duża część osób może się nie zgodzić. I tutaj na korzyść tej książki przemawia jeden konkretny argument, czyli to, że to była pierwsza książka przeczytana przeze mnie w poprzednim roku i czytałam ją 1 stycznia, czyli po. Imprezie sylwestrowej, co sprawiło, że mój odbiór niektórych bodźców mógł być zaburzony. I chodzi tutaj o przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Ja. Nie uważam, żeby ta książka była tragiczna. Ja naprawdę byłam w nią zaangażowana, jeśli chodzi o samą zagadkę i to, w jaki sposób rozumowała nasza główna bohaterka i w jaki sposób doszła do tego, co się tak naprawdę wydarzyło i kto jest winny, było naprawdę bardzo angażujące. Ale jeden problem, który mam z tą książką i który wiem, że eskaluje na pozostałe tomy jeszcze bardziej, to brak moralności i takiego kręgosłupa w naszej głównej bohaterce Pip, ponieważ ona robi bardzo wiele rzeczy, których. Kategorycznie się jej zabrania. Robi bardzo wiele rzeczy bezmyślnie, robi bardzo wiele rzeczy narażając innych na niebezpieczeństwo, e, i kompletnie nie robi sobie z tego nic. E, więc to było coś, co bardzo mi w tej książce przeszkadzało. Główna bohaterka. Też niezbyt mi podpasowała, a mam wrażenie, że zarówno tutaj, jak i w przypadku kolejnych książek, o których tutaj powiem, będzie to jeden z głównych problemów, dla których te książki się tu znalazły. Teraz najgorsza książka, jaką kiedykolwiek czytałam, która nie pozostawiła we mnie żadnych pozytywnych emocji, a gdybym miała nagrywać o niej jakąkolwiek recenzję, to ja nie zostawiłabym na niej absolutnie suchej nitki i to jest The Devil, czyli pierwszy tom trylogii, która nie pamiętam jak się nazywa. Ta książka była zła pod każdym względem. Była zła pod względem moralnym, pod względem kreacji bohaterów, których jedyną cechą był kolor włosów i jakaś jedna cecha osobowości. To, jak bardzo wiele motywów się tutaj powtarza z innych książek, które już znamy, główny motyw z 365 dni, główny motyw z 50 twarzy greja główny motyw Z Dotnij mnie ta Herer Mafia, który jest bardzo niekonsekwentnie prowadzony w tej książce. I wszystko inne wokół było po prostu złe. Nawet tutaj te sceny, które miały być takie spicy, były najbardziej sztywno napisane i najbardziej sucho jak tylko się dało. E, rozumiem, że tutaj autorka mogła być młoda pisząc to, e, ale no po prostu. Tragiczna była ta książka. Wszyscy jesteśmy Łotrami, czyli książka, która chyba zbiera najwięcej skrajnych opinii do tej pory, jak tak sobie obserwuje Book Media, ponieważ ona miała premierę w styczniu 2023 roku, czyli rok temu. Oczekiwałam tutaj troszeczkę inspiracji Igrzyskami Śmierci, troszeczkę Takim battle royale, ale oczywiście patrząc na to, że Jest to książka młodzieżowa, no to spodziewałam się, że Nie będzie tutaj aż tak bardzo brutalnie Jakbym tego chciała, no ale Motyw turnieju na śmierć i życie Zawsze na plus No i niestety tutaj wszystko moim zdaniem poszło nie tak Poznajemy tutaj siedem Rodów, które co ileś tam lat walczą o przejęcie takiej głównej mocy i o to, który ród będzie wiodący. Patrząc na to, że dostajemy perspektywy tylko czterech bohaterów, możemy się domyślić, kto tej mocy nie dostanie, no bo pozostała trójka wiadomo wypada z gry, bo nie dostajemy ich perspektywy. Dodatkowo to, że ten świat i ten turniej, w którym dzieje się ten świat, jest tak bardzo ludzki i w nim tak naprawdę brakuje tego pierwiastka magicznego, który jest. W krwi naszych głównych bohaterów. I jest to też taki element, którego oni nie mają stricte zawsze, tylko oni muszą go od kogoś zdobyć, więc ten system magiczny powiedziałabym, że jest taki trochę sklejony na ślinę. Więc momenty, w których ten turniej magiczny, który miał być stricte tym elementem fantastycznym przyplatał się z tym, że nagle na arenę, na której oni walczą, wjeżdżają, paparacy i robią im zdjęcia do jakichś magazynów żeby mieć relację z tego, jak oni walczyli na tej arenie. Albo, że jedna z głównych bohaterek na tą arenę wbiega kompletnie nieprzygotowana, bo ma różowe leginsy. No, to było coś, co było kompletnie niepotrzebne, było kompletnie od czapy i trochę zniszczyło mi obraz tej książki i też sprawiło, że ja kompletnie nie chciałam sięgać po drugi tom. Wszystkie drogi prowadzą do ciebie. Pierwsza książka z wydawnictwa niezwykłego, którą miałam okazję czytać, albo jedna z pierwszych. Ja wiem, że według autorki i według wielu fanów tej książki to jest taki ekstremalnie powolny slow burn, czyli taki bardzo wolno rozwijający się romans, ale szczerze Wam powiem, ja zazwyczaj czytam takie książki po to, żeby przeżyć efekt wow, żeby czytać o czymś, co w normalnym życiu by się nie wydarzyło, a ta historia jest. Bardzo przyziemna. Jest taka, że równie dobrze mogłaby się przydarzyć każdemu człowiekowi, i do tego była po prostu jakaś taka monotonna. Jedyne, co było w niej nowego, i co mnie naprawdę zaskoczyło, to to, że główna bohaterka jest dorosłą kobietą i jej. Obiekt zainteresowań również jest dorosłym mężczyzną, i na dodatek ma swoją przyszłość, ponieważ ma on nastoletniego syna. Więc to był powiew świeżości, którego mi brakowało, ale cała reszta była tak bardzo rozwleczona i tak bardzo nieangażująca, że ja tą książkę wymęczyłam. I nie wiem, czy ja ją finalnie oceniłam na jedną, na dwie gwiazdki, ale nie rozumiem fenomenu, niestety, bo ten slow burn był aż za bardzo slow. Kolejne fantastyczne rozczarowanie, czyli siedmiu albo siedmioro świętych bez twarzy, ja nigdy nie pamiętam. Ja dostałam tą książkę jako propozycję patronatu medialnego i bardzo się na nią cieszyłam, bo po opisach i po e, samym motto, które dostajemy na początku, mówię, Boże, to będzie w końcu coś, co ja pokocham, co będzie fantastyką młodzieżową, która absolutnie. Wywali mnie z kapci. No i niestety się tak nie stało, ponieważ ma to bardzo duży potencjał, dlatego że każdy z siedmiu bogów zajmuje się czymś innym i istnieją osoby, które są ich reprezentantami i mają gdzieś tam jakieś moce, które się z tym łączą. No i mamy tutaj friends to enemies, to lovers, które. Wychodzi na pierwszy plan. Z drugiej strony mamy też motyw śledztwa, które oni muszą razem rozwiązać, i szczerze Wam powiem, że to śledztwo było tak bardzo przewidywalne, że ja od początku wiedziałam. I mimo tego, że w tej książce podobała mi się sama końcówka, samo rozwiązanie akcji i to, w jaki sposób to zostało potraktowane, to cała reszta była niepotrzebna. Ta ich relacja była takim ciągłym zwracaniem sobie uwagi, ciągłym wbijaniem sobie szpil, ciągłym wracaniem do tego, dlaczego oni powinni się nienawidzić, ale nie potrafią. I ja nie byłam w stanie uwierzyć w tą relację i w sumie nie uwierzyłam w absolutnie nic w tej książce i dziwię się w sumie, że ją skończyłam. Lepiej niż wczoraj. Moja pierwsza książka Lean Painter... Nie czytałam wcześniej lepiej niż w filmach, który słyszałam, że jest zdecydowanie lepsze, ale ta książka, to jak bardzo ja ją męczyłam, i to jak bardzo ta książka sprawiła, że ja po prostu siedziałam i załamywałam ręce i wywracałam oczami na zachowania głównej bohaterki, ponieważ w tej historii nasza główna bohaterka utyka w pętli czasu, i jak się domyślacie. W momencie, w którym zrobi coś totalnie głupiego, czego nie da się odkręcić, ta pętla czasu się oczywiście rozwinie, ale to, jak bardzo ona była niemiła, głupia, najzwyczajniej w świecie głupia i naiwna, i to nawet nie było spowodowane jej wiekiem, bo ona już była gdzieś tam przy końcu liceum, ale jej zachowanie nie podparte absolutnie niczym logicznym po prostu sprawiało, że we mnie się gotowało. I zdecydowanie ta książka zrobiła Lin Painter bardzo na minus, chociaż słyszałam, że lepiej niż w filmach jest zdecydowanie lepsze, więc tej książce na pewno dam szansę i mam nadzieję, że pozytywnie się zaskoczę. Książka, która gdyby była tym... Czym się spodziewałam, że będzie, czyli zbiorem poezji, to prawdopodobnie byłaby zdecydowanie nie w tym filmie. E, zakochaliśmy się w nadziei, lankali. E, to jest tiktokowa książka napisana przez jedną właśnie dziewczynę, która nagrywa na TikToku. E, no i po sposobie pisania, po chaosie, który tam się wkradł, po motywach, które były totalnie odklejone, e, domyśliłam się, że no nie jest to książka najwyższych lotów. I tak jak szanuję, że niektóre osoby po prostu znalazły w tej książce coś takiego, co złamało im serce, to to jest kompletnie nie mój poziom wrażliwości. Tam było za dużo chaosu, za dużo metafor i gdyby te metafory były przemycone właśnie w formie na przykład poezji, to moim zdaniem byłyby dużo bardziej uniwersalne i trafiłyby do dużo większej ilości osób, aniżeli w takiej formie było tego po prostu za dużo. I nie oddziaływało to na mnie w taki sposób jak chciałam. No i tak jak możecie się domyślić, to było moje bardzo duże rozczarowanie. Teraz książka, która nie była na tyle rozczarowująca, żebym nie czytała kolejnych tomów, ale kolejne tomy będę czytała tylko i wyłącznie z ciekawości i wiem, że jestem w ogromnej mniejszości mówiąc to, ale Kosiarze Nila Schustermana. Ja wiem, że to jest książka 12+. Ale z drugiej strony, jedna rzecz, która bardzo mi tutaj nie siadła, to nawet nie jest ten system magiczny, bo on jest naprawdę ciekawy, on jest rozbudowany i rzeczywiście fajnie się to czytało. Z drugiej strony, ta książka była bardzo przewidywalna. I wy się tak domyślaliście, mniej więcej kto, z kim, dlaczego, dosyć wcześnie. Ale to, co wadziło mi tutaj najbardziej, to jest relacja dwójki głównych bohaterów, która. Nie jest podparta absolutnie żadnymi rozmowami między nimi, jakimś pogłębianiem tej relacji, tylko ta relacja nagle staje się relacją, w której oni wyznają sobie jakieś bardzo głębokie uczucia, w której oni nagle są dla siebie bardzo ważni, w której nagle oni są najlepszymi przyjaciółmi, w momencie, w którym ja nie dostałam procesu. Ja lubię patrzeć, jak dochodzi do pewnych rzeczy, a mam wrażenie, że w tej książce bardzo dużo rzeczy było skróconych, było po prostu rzuconych po to, żebyśmy wiedzieli, że one są, i jakby nie poznawaliśmy kompletnie genezy, więc to był mój główny zarzut. Ale patrząc na to, jak zakończyła się ta książka i jak zapowiada się kolejny tom, to ja oczywiście będę tę serię kontynuować, w przeciwieństwie na przykład do Wszyscy Jesteśmy Łotrami, ale nie zmienia to faktu, że strasznie rozczarowałam się tymi kosiarzami. Niestety, podobnie było w przypadku trzeciej książki Tiffany D. Jackson, którą miałam okazję czytać, dlatego że dorosła jest w ulubionych książkach roku 2023. Mandy nie przyjdzie, była trudna, była nietypowa, ale podobała mi się. Za to biały dym zrobił ponownie troszeczkę za dużo. Ja mam wrażenie, że ja zawsze albo czepiam się o to, czego się zna mało, albo że czegoś jest za dużo. I w tym przypadku w tej książce. Tiffany D. Jackson chciała chyba zbyt dużo srok za ogon pociągnąć, dlatego że mamy tutaj zarówno motyw trudnej relacji rodzinnej, motyw rozwodu rodziców, motyw nowej sytuacji rodzinnej, dlatego że nasza główna bohaterka mieszka teraz ze swoją matką, bratem oraz ojczymem i jego córką z poprzedniego małżeństwa, albo to jest już dziecko tej matki i tego ojczyma, już teraz nie pamiętam. Mamy tutaj też motyw uzależnienia, motyw. Niższych, biedniejszych warstw społecznych, motyw korupcyjny, no i dodatkowo dochodzi nam ten motyw takiego Ala nawiedzonego domu. I mam wrażenie, że po prostu, gdyby to wszystko skondensować i nie skupiać się na aż tak dużej ilości rzeczy, tak jak tutaj skupiła się na tym Tiffany D. Jackson, to zdecydowanie więcej bym z tej książki wyciągnęła. A tak to ona pozostawiła mnie troszeczkę z takim niedosytem, bo ja nie do końca wiedziałam, co ta książka miała sobą przekazać i uważam, że jest to najsłabsza książka Tiffany D. Jackson do tej pory. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tutaj o Hunting Adeline. I to nie jest tak, że ta książka była rozczarowaniem, dlatego że ja wiedziałam, że ona będzie zła. Ja oczekiwałam od niej, że te wszystkie trigger warnings, o których mnie ostrzegano o tym, że ta książka powinna być 21+, plus i o tym, że ona jest tak bardzo brutalna, mroczna, schizowa i po prostu wywróci mi żołądek do góry nogami, że to wszystko dostanę tutaj. Jak się okazuje, nie dostałam praktycznie nic z tego, co mi obiecano, za to dostałam naprawdę Poryty, toksyczny dark romance, który był bardzo powtarzalny, w którym tak naprawdę wydarzenia zapętlały się w taki sposób, że jedno wynikało z drugiego i wracamy do początku. Jeżeli chcecie wiedzieć, oczywiście, więcej i poznać moją szerszą opinię, no to nagrałam cały film o pierwszym tomie, o drugim tomie również film się pojawi, kiedy już zbiorę się do jego przeczytania. Na razie ten pierwszy tom zdecydowanie był bardzo dużym rozczarowaniem i nie była to dobra książka. Istnieje taki jeden autor, Kryminałów i thrillerów, przy którym ja zawsze miałam odmienną opinię od innych ludzi, i zawsze, kiedy ktoś mówił, że to jest jego ulubiona książka tego autora, to ja mówiłam, że nie, ona była najsłabsza i mi najbardziej podobała się ta, która wszystkim podobała się najmniej. Ale jest jedna książka Riley'a Sagera. Czyli po drugiej stronie jeziora, która nie podobała się chyba jednogłośnie wszystkim ludziom, których znam, i ja absolutnie rozumiem dlaczego. Tak jak mówiłam Wam kiedyś, że Beach Read Emily Henry opływał w znaczne ilości alkoholu, zarówno tego pitego, przygotowywanego, kupowanego, tak tutaj. To jest kompletnie inny poziom. Nasza główna bohaterka ma problemy z piciem i to znaczące problemy z piciem, dlatego oprócz tej takiej zagadki, którą tutaj ona próbuje rozwikłać, ona na każdym kroku albo jest pod wpływem, albo kupuje alkohol, albo robi alkohol, albo kradnie alkohol, albo jest nim częstowana i absolutnie go nie odmawia w żadnym momencie. W ogóle wszyscy bohaterowie tutaj naprawdę bardzo dużo piją i jestem w szoku, bo jeden z nich mówi otwarcie o tym, że rzucił. Picie. E, więc tutaj był to mój główny zarzut, ale nie tylko jeden, dlatego że w tej książce Rayleigh'a Sager'a pojawia się motyw paranormalny, który w przypadku filmu horrorowego byłby naprawdę bardzo fajny i można by to jakoś fajnie rozegrać, ale w przypadku książki, która była o żałobie i która była o problemach i o traumie, kompletnie to nie siadło. To nie miało absolutnie. Żadnego sensu. I przechodząc już do ostatniej książki, tutaj również mamy Kryminał. I tutaj moje pierwsze spotkanie z Rufwer, czyli Kobieta z Kabiny 10. Nie powiedziałabym, że ta książka była zła, bo mi się ją czytało niesamowicie szybko. Bardzo podobał mi się motyw tego y, rejsu, który tutaj dostaliśmy. Ale mam wrażenie, że przez bardzo dużą część tej książki ona była bardziej obyczajem niż kryminałem. I mam wrażenie, że to jest trochę niewykorzystany potencjał, dlatego że na samym początku i w ogóle w pierwszej połowie książki poznajemy bardzo dużą ilość bohaterów, którzy mogliby mieć naprawdę ogromny wpływ na tą historię i których można by było wykorzystać na wszelakie sposoby i dać im po prostu troszeczkę pograć tymi bohaterami, ale oni nie mają kompletnie znaczenia. Tak naprawdę w finalnym rozrachunku tej książki to wszystko, ci wszyscy bohaterowie, to, że my ich poznaliśmy, to powinno być wyrzucone, bo oni kompletnie nie wnoszą nic do tej historii oprócz jakiegoś tła, które mamy na samym początku. Rozczarowało mnie trochę zakończenie. Samo rozwiązanie nie, ale zakończenie i moment, w którym nasza bohaterka przez bardzo długi czas pozostaje sama, to było rozczarowanie. Tyle mogę Wam powiedzieć, ale na pewno będę dawała kolejne szanse książkom Rufuère. Sprzedałam je wszystkie, ale będę czytała je sobie w e-booku. Dajcie mi znać, jakie były Wasze największe rozczarowania poprzedniego roku. Czy macie jakąś niepopularną opinię na temat książek, o których tutaj dzisiaj powiedziałam? Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!